Minister sportu zareagował na zachowanie Paulo Sousy. Paulo Sousa chce odejść. Minister sportu komentuje. Paulo Sousa, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, zażądał rozwiązania umowy z PZPN. Trener Sousa niestety nie dorósł do roli, którą powierzył mu poprzedni zarząd, komentuje minister sportu Kamil Bortniczuk. Paulo Sousa chce odejść z reprezentacji Polski, poinformował serwis interia.pl Sport. Wszystko z powodu oferty, jaką otrzymał z brazylijskiego klubu Flamengo Rio de Janeiro. Trener poprosił o natychmiastowe rozwiązanie kontraktu z PZPN. Nie mogę przystać na rozwiązanie kontraktu Paulo Sousy, który mnie o to poprosił. Na pewno nie będzie też zgody na traktowanie PZPN jako częściowego miejsca pracy, z którego można zrezygnować w każdej chwili. Musimy się szanować, powiedział interim.pl prezes PZPN Cezary Kulesza. Paulo Sousa chce odejść. Bortniczuk reaguje stanowczą reakcję prezesa PZPN i zachowanie Paulo Sousy skomentował minister sportu Kamil Bortniczuk. Pełne poparcie dla prezesa Kuleszy. Trener Sousa niestety nie dorósł do roli, którą powierzył mu poprzedni zarząd, napisał Bortniczuk na Twitterze. Nie wolno mu teraz pójść na rękę w kwestii kontraktu, ale kadra zasługuje na poważnego i lepszego trenera, dla którego zawsze będzie pierwszym wyborem, podkreślił minister sportu. Przypomnijmy, że portugalski trener Paulo Sousa prowadzi piłkarską reprezentację Polski od 21 stycznia 2021. W marcu piłkarze mają zagrać w barażach o udział w przyszłorocznym mundialu. Opracowanie: Michał Michalak.